Ponownie mamy potęgowanie potęgi, więc w takim wypadku musimy wymnożyć tą liczbę z tą liczbą. O, w ten sposób. No i teraz zapiszę tutaj wyniki tych mnożeń. Pamiętaj, że pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest tak, jakbyśmy mieli pierwiastek z 3 do kwadratu. Ta potęga zjada pierwiastek, zostawia trójkę. I to jest wynik tego działania.